Ej, coś tu się popsuło, wiecie? Ta gra jest jakaś dziwna. Trochę inaczej ją zapamiętałem. Ale to było dziwne i głupie. Siema, z tej strony strzelec. O kurde, nie, przepraszam, ej. Trzeba coś innego wymyśleć, bo to jest trochę nieśmieszne. Znaczy, kurde, nie wiem. W sumie nie wiem, czy nikt nigdy nie narzekał na to przywitanie, ale ja w sumie. No, zawsze jak oglądając te moje stare odcinki, to w sumie wszystkie odcinki to narzekałem na samego siebie. Gdzie mi się jak nie podobało, coś śmiało kreatywnie. Tak trochę z dupy ten początek. Mój oficjalny powrót, tak. Oficjalnie jak cholera. Nie wiem w sumie, to tak nie miałem pomysłu jak zacząć. Nie wiem co w tej grze teraz się robi, nie wiem co tu się dzieje. A czy wiem mniej więcej co się dzieje. Zbiera się jakieś teraz takie kamyki śmieszne, wsadza się. Wiem, że to nie jest nic dobrego, co ja tutaj porobiłem. To jest straszne jolo-jolo, co tu się odwaliło w tym ekwipunku. Przepraszam, jeżeli wymawiam jakieś słowa, które nie są na czasie. Mam 23 lata, jestem już stary. Mogę być cringe'owy w tym wieku już, nie? Tak? Dziękuję. Co chciałem wam powiedzieć? Nie wiem, w sumie chyba wrócę sobie do Rokensanga. Z tego, co słyszałem, właściciele się zmienili. Zmienili. Tak, dobrze to powiedziałem. W ogóle nagrywam to? O, jeszcze potrafię włączyć nagrywanie. Nie wiem, że widzicie. Tak, dobrze, jest Boże. Chyba mi się uda nawet pokonać odwiecznego mojego wroga, czyli szum mikrofonu. Jeżeli nie, no to. No to nie. Co wam tu mogę powiedzieć? Nie wiem w sumie, kto to obejrzy. Nie wiem, ile ludzi w ogóle mnie pamięta. Nie wiem, ile ludzi nowych mnie pozna. Nie wiem w ogóle nic, tak szczerze, w tym przypadku. Dlaczego teraz w ogóle powrót? Może ktoś się tak zapyta. Po 2 latach. A stwierdziłem, że fajna data, taka zaraz luty. A w lut 2 lata. Czekaj, w lutym 2 lata temu pojawił się ostatni odcinek, i to chyba nawet nie z mojej głównej postaci, tylko z Heredura. Tak sobie pomyślałem, że 2 lata to już dużo czasu. Trzeba by coś nagrać. I mimo, że już dawno YouTube powiedział mi, że jestem ściekiem i nie nagrywam, i zabrał mi wszystko, co do tej pory wypracowałem, czyli nic, bo. Ja chyba wam zdradziłem, ile co robiłem z YouTube'a przez dwa. Nie, czekajcie, zacząłem nagrywać przez. No nieważne, czy nagrywałem 2 czy 3 lata, ale przez te powiedzmy 3 lata, czy nawet 4, zrobiłem okrągłe 400 zł. Dużo, nie? To jest jakieś około, uwaga, ciężka matematyka, po lekko ponad 100 zł na rok. Czyli wychodzi nawet niecała dycha miesięcznie. Grubo. No, chyba mogę zrobić te statystyki, tym bardziej, że i tak nie jestem już partnerem YouTube'a, nawet nie. O! Jeżeli ktoś teraz jeszcze dotrwał do tego smętnego gadania, to powiedzcie mi, czy wam się reklamy wyświetlały, bo jeżeli tak, to wiecie, że YouTube jest scamem i wszystko zarabia dla siebie. Ja nie wiem, czy ja mogę tak mówić. Może mnie zbanują, dobra, zaprawdę dostanę bana najwyżej. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to nie były jakieś tajne informacje. A tak swoją drogą, a to jak coś to. A nieważne, to nie byłem ja. Znaczy to byłem ja, ale zrobiłem. Co ja w ogóle chcę powiedzieć? Powiedzcie mi jedną rzecz. Jak w tą grę się teraz gra? Bo słyszałem ogólnie, że wybuchowa plus precyzyjny, fajnie, siatka, jakoś truciznę się gra. I bo ogólnie nie wiem, czy niektórzy wiedzą, może którzy nie wiedzą. Mój tata gra w Rekensanga i to. Kurde, już od zawsze chyba, on nigdy z tej gry nie opuścił, nie odszedł. On zawsze miał konto w topce, tak jak ja 2 lata temu, można powiedzieć, a powiedzmy, że byłem w topce, no. Na pewno mogłem zrobić wszystko solo bez najmniejszego problemu. A czy jakieś pojedyncze takie, wiecie, jakieś powykręcane kamyki na maksa, no to nie wiem, chyba nie miałem. Chociaż już nie pamiętam, chociaż teraz nie wiem, a dobra, te kamyki to widzę, że teraz i tak można sobie porobić i tak. Nie wiem, co ja wam w sumie tu mogę powiedzieć, ani co zrobić na ten moment. Co tu ciekawego mogę wam się pochwalić, co tu się u mnie działo. Na pewno będzie jakiś film wyjaśniający, bo tym razem mam dobrą wymówkę, dlaczego tyle nie nagrywałem. O dużo się podziało akurat, jak nie nagrywałem. Ogólnie chodzi mi prywatnym życiu, nie? I powodów jest dużo i kilka. No, zaraz zaczyna się powtarzać. Nie wiem, czy kogoś to interesuje, może nagram coś na ten. To w ogóle dużo rzeczy teraz chcę nagrać. Mam parę pomysłów na filmy, ale wiecie czego najbardziej się boję? Że je nagram, te co mam pomysły i nie wymyślę nowych w tym czasie i się skończy jak zwykle. Na jakiejś przerwie. Dwumiesięcznej, jak nie dłużej, znowu 2-letniej.
W ogóle nie miałem tyle pomysłów, jak zacząć po przerwie, a ostatecznie wyszedł spontan, jak zwykle. Ja nie wiem, myślałem nad tym odcinkiem całe 2 sekundy, w sensie go nagrać. Czy żeby go nagrać w ogóle, to ja myślałem długo, ale co w nim będzie, to nie wiem. Na pewno tak, jeżeli będę musiał dać jakiś odnośnik w tytule czy coś, albo w opisie, bo wątpię, żeby ktoś słuchał tego wszystkiego po kolei z losowych osób na YouTubie. Odnośnik do tego momentu, bo tu ważne informacje podam ogólnie, taki spis treści, co bym chciał zrobić, bo ogólnie zmieniłem komputer, to chyba nawet będzie widać od razu, bo nagrywam w rozdzielczości Full HD w 60 fps, jeżeli się nie, no tak, w 60 fps. Zużycie procesora jest 0,4%, chociaż to jest Ryzen 0,37, o, dobra, nieważne. No mam lepszy komputer, mam co tam jeszcze, no i a właśnie, internetu nie mam lepszego, co jest najgorsze, więc streamy pewnie nie będą, albo będą późno mi wieczorami, kiedy będę mógł, ponieważ mieli mi zakładać światłowód, ale będą robili drogę koło mnie i będę musiał poczekać kolejne 2 lata, hurra, a już się cieszyłem, że będę mieć ten światłowód i dupa. To wtedy to live to by były, nie wiem, no cokolwiek nie robił, odpalał live, a tak to wiecie, nie chcę się wkurzać, że mi ping wyskoczy czy coś. Nie jest zbyt internet, czy co, no tego, można niby normalnie grać, ale no lubi sobie sypnąć czasami. Na streamach to wiecie, ani wy tego byście dobrze nie oglądali, ani ja. Co tam jeszcze chciałbym nagrać? No myślę, że jak trochę znowu zacznę ogarniać tę grę, to znowu zacznę nagrywać poradniki. A jak coś tą rangę weterana, to ja to konto mam już więcej niż 7 lat, ale jak zresztą widzieliście na początku odcinka, już nie będę drugi raz pokazywał. Nie mam po prostu postaci na setny level. Jak ktoś, nie wiem, no wierzy, nie wierzy, że co tu wierzy, to w sumie to nic nie daje tak na dobrą sprawę. To mam filmy chyba sprzed tych 5 czy 6 lat, na 45 levelach, co się jeszcze grało, co tego, nie wiem, takie, wiecie, te dwa z muzyczką, takie losowo wstawione. To długo przed tym, zanim w ogóle zacząłem nagrywać. To no, ja jeszcze grałem, tam widzieliście może Feniksa, którego na 40 levelach dało się wbić. No, tak czy siak już jestem trochę dziadkiem drakensangowym i już dinozaurem tej gry. Widziałem, że tam parę jakichś nowych kanałów z Drakena w ogóle się pojawia teraz na... ogólnie na YouTubie. Nie wiem, może ich niektóre pomysły spropsuję i pokażę, już nie będę ja nagrywał. Po co 7 razy nagrywać jeden film, konkurencję robić komuś i sobie. A wiecie jak to było, ja tam nie lubiłem konkurować, lubiłem wchodzić do... Jak w ogóle ktoś miał live'a, to często odwiedzałem, pisałem coś tam. Ogólnie ja zachęcałem zawsze do wspierania innych twórców w Drakensanga, ponieważ ta gra nie jest duża. I a właśnie, wyjaśnienie. Wiedzcie lub nie, ale ja nie będę nagrywał tylko Drakensanga i to nie jest... Nie, bo niektórzy pisali, że to na złość wam robię. Nie, ja robię na odwrót właśnie. Nie da się wybić ani, no nie wiem, no zachęcić nowych ludzi do Drakensanga. Gdyby ta gra miała jakiegoś dużego youtubera, to by ta gra żyła bardziej. Uwierzcie mi, jak nagrało tą grę i samo czy Royo, to ta gra żyła. Naprawdę grało tyle ludzi wtedy. Nie mówię, że ja chcę mieć kanał jakieś 2 miliony subów, bo to się nigdy nie stanie. Ale chodzi mi o to, żeby, nie wiem, no na te 5 materiałów, chociaż 2 lub 1 były z innej gry. Wiecie, z Lola na pewno coś tam wrzucę dla beki, ale nie jakiś zwykły gameplay, tylko montaże albo gierkę, którą, nie wiem, dobrze pójdzie czy coś, jakieś bijanie elo na jakieś platynie czy diamenty, jak się uda. W ogóle nie wiem, czy to po mnie słychać, ale 2 lata nie grywałem, trochę się stresuję, nie wiem dlaczego. No i co, takie zwykłe zamulanie, jak to ja, wiecie, ja to nigdy nie byłem fanem stawiania filmów z DSO, takie, wiecie, że puszczam muzyczkę, jakieś przyspieszone coś tam, full tryhard i w ogóle, bo od tego były poradniki, tylko ja lubiłem sobie luźno pogadać, pograć, jakieś, nie wiem, głupoty porobić, pokraftować, emocje, no teraz crafting już nie istnieje, że tak powiem. Emocje przy craftingu już nie będą, niestety. Po co wam mogę pokazać, że o, przeszło, o, ale fart, akurat to co chciałem o, co to jest? To jakie rzeczy tu mam? O, to jest nawet dobry level, to można coś jeszcze z tego wykminić. Dlaczego ja tego nie używam tak w sumie? Dobra, nie wiem, później to będę sobie patrzył. Tak więc no, nie wiem, wezmę sobie korepetycję od taty z tej gry. Docisnę trochę to konto, bo ja ledwo ten attack speed w ogóle wyciągam na tym pecie. No kryta to... W ogóle to konto nie istnieje na ten moment. To jest nic. Te statystyki to jest dno. Ja dobrze o tym wiem, bo tu jest tak naprawdę świeżo wbity setny level. Coś tam przeskoczyłem na rozlew krwi, którego biłem na czerwony chyba 6 godzin. Ale pamiętam, że trochę pofarmiłem. Coś tam
Jaki to jest duży zlepek jak na ten moment. Liczyłem, że sobie złożę ten set na dobry początek, że jakieś tam obrażenia czy coś, ale z tego co widzę, to te sety chyba większego sensu nie mają. W ogóle chciałbym też nagrać odcinek o moim sprzęcie, jakim teraz nagrywam. Chociaż no głównie to się zmieniło, w sumie wszystko się zmieniło. Ale tak to no co, no, mikrofon tak naprawdę jest dalej gówniany. Nie wiem, no, jedynie co to mam nadzieję, że udało mi się poskromić ten szum. Bo jak tak, to byłoby fajnie. Patrzę sobie, ile to zajmuje, żebym tego wrzucił jeszcze dzisiaj, bo nie wiem, czy zdążę. A tak to co, no. Tak myślę jeszcze, co by to mógł powiedzieć w takim oficjalnym powrocie, no. Nie wiem w sumie, co będę robił na razie w niedalekiej przyszłości. Na pewno techniczne filmy wrzucę, na temat mojego komputera na przykład. O, właśnie, Discord. Discord jest bardzo ważny. O Discordzie będzie pełny odcinek, bo wiem, że ten serwer umarł, a swojego czasu był fajny i to nie chodzi mi o to, że tam dużo ludzi siedziało i w ogóle na kanałach, ale głównie mi chodziło o memy. Pamiętam, jak memy żyły, coś tam ludzie pisali, to już było fajnie, bo wiecie, no, kto siedzi w ogóle na kanałach youtuberów? No ja tak patrzyłem sobie jakichś, nie wiem, streamerów, Kubon czy ktoś tam, coś tam, nie? Wiecie, co mają tych widzów na kanale po kilka tysięcy, to i tak tam nikt nie siedzi, nie rozmawia. No po co? No są serwery za darmo. Głównie chodzi o to, żeby, wiecie, pisać, memować, no jakiekolwiek rzeczy. A tym bardziej, że u mnie na Discordzie, jeżeli wstawiało się chyba, to nie pamiętam, jak to było zrozumie zrobione, że jeżeli wstawiałeś tam, gdzie powinieneś, to nigdy bana nie dostałeś. Nieważne, co wrzucałeś, nieważne, co to było. Ważne, żeby było to w odpowiedniej kategorii. No to co? No chyba tyle by to było na teraz. Nie wiem, w ogóle, nie wiem, co mogę wam jeszcze powiedzieć, no, ja nic nie wiem zaraz o tej grze, niestety, no. Kiedyś, jak oglądałem sobie moje filmy, stopki, no, w sensie, jak ja byłem w topce, że tak powiem, że, znaczy, co nazwać topką? No, topką jest to, że se radzisz chyba wszędzie solo, nie? Znaczy, przynajmniej ja to tak kategoryzuję, znaczy definiuję, że tak powiem. Jakbym teraz taki rozlew mógł solo zrobić bez najmniejszego problemu, jakiś szybciutko, to ja bym to nazwał topką, to teraz nie wiem, czy tak się w ogóle da. Żeby tak szybciutko sobie rozlewik robić, bo z tego co wiem, to no trochę utrudnili tę grę. Tę grę, dobra, nieważne. I teraz głównie chodzi też o farmienie run. Akurat to wiem, to wam mogę powiedzieć, jak się farmi runy, bo no jak widzicie, jakieś tam nadzwyczajne, czy nawet jakieś małe legendy już mam. To akurat wiem, jak się farmi runy. Coś tam sobie poponosiłem lebeki. Więc to akurat będę potrafił wam zrobić. Jest też fajny bug na XP, nie expa, ale aczkolwiek wam go nie nagram, tylko może, nie wiem, jakoś sniki wam poinformuję, bo pewnie bym sobie mi film skasowało na YouTube i nie wiem, bana by może walnęło. Ale jakoś spróbuję wam to przekazać, chyba że on już został naprawiony. Czy to był bug? Mała podpowiedź, na dzielnicy świątyń z takimi małymi roślinkami z pajączkami. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to dobra, jeżeli nie, to się to pytajcie, kogoś to może wiedzieć. Na pewno, jeżeli wam powiecie mu dzielnica świątyń i roślinki, on będzie wiedział, jeżeli ktoś gra w Rakensanga długo. Bo no to jest, że tak powiem, dobra farma. Może nie najszybsza, ale mało wymagająca, że tak powiem. Nie musicie praktycznie nic robić. Dobra. W sumie, czyli jest parę pomysłów na odcinek. Dobra, coś tam się ponagrywa. A na razie to było tyle. Idę wstawiać ten odcinek. I co? I mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w tym tygodniu. Myślę, że tak. Siema.